Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja o przymiotniku smaczny, pyszny. Tasty czy delicious? Którego przymiotnika mam użyć do określenia tego, co jem i jeśli to coś mi smakuje? Uwaga, prawdopodobnie będziecie w tym momencie bardzo zaskoczeni. Ja też kiedy się o tym dowiedziałem. Nie używamy kompletnie przymiotnika tasty. Tego słowa, tego przymiotnika w języku angielskim native speakerzy nie używają. I ktoś powie, jak to? Chyba głupoty gadam. Przecież ja to słowo cały czas widzę w podręcznikach. No tak, ja też widzę. Jest to kolejny dowód na to, że język angielski w podręcznikach jest naprawdę sztuczny. I żeby nie było, że jestem gołosłowny, oto słuchajcie 10 opinii 10 różnych native speakerów, co oni sądzą na temat słowa tasty. Pierwsza opinia, Amerykanin. Tasty is going out of modern American English usage. I know that I never use it. Czyli co mamy? Przymiotnik tasty wychodzi z użycia w nowoczesnym języku, w odmianie amerykańskiej. To, co ja wiem, to to, że ja nigdy nie używam tego słowa. Brytyjczyk. I don't think I've ever said tasty. Nie sądzę, że kiedykolwiek w swoim życiu użyłem słowa tasty. Present perfect. Kiedykolwiek w swoim życiu. Kolejny Brytyjczyk. I never use tasty either. Ja też nigdy nie używam tego przymiotnika. Też uwaga, bo jest sprzeczenie, nie używamy to, tylko either. Robiliśmy o tym lekcję, nie macie u góry. Tu są częste błędy. I frequently see it used in bad translations. Zobaczcie, co on dopowiada. Frequently. Nieraz wam też proponowałem, żeby używać tego przymiotnika zamiast often. Żeby mieć lepsze bogactwo językowe. To znaczy często. Ja często widzę to słowo, used, użyte na nety, in bad translation, w złych tłumaczeniach. Czyli, że właśnie Polacy na przykład tłumaczą coś na język angielski i używają tego słowa. I on to uważa za bad translation, złe tłumaczenie. Kolejny Brytyjczyk. I just might say. Czyli być może bym powiedział, wow, this is really tasty. Ale kiedy by powiedział? Dodaję kontekst. If surprised, gdybym był zdziwiony at how yummy something has turned out. Jak smaczne coś się okazało. Czyli po prostu on coś tam sobie bierze do jedzenia, zakłada, że to nie będzie dobre i nagle jest bardzo zaskoczony, że to jest dobre. To wtedy ewentualnie w takim kontekście. Turn out okazać się bardzo fajny phrasal verb. Piąta opinia, Brytyjczyk. I honestly think that the use of tasty has been 99.99% written English. Czy ja szczerze myślę, szczerze tam mogę powiedzieć, że użycie słowa tasty to 99.99% przypadków w języku pisanym. Pisanym, czyli ewentualnie używamy go w języku pisanym, a nie mówionym. And the remaining 100% has been people who say things they have read. Czyli ta jedna setna, kiedy ktoś by usłyszał, że ktoś mówi, no to są akurat przypadki rzeczy, zdań, gdzie akurat ktoś przeczytał rzecz napisaną, tak? Czyli siłą rzeczy też w języku pisanym, tylko akurat ktoś to przeczytał. Opinia szósta, Brytyjczyk. Please forget it. Zapomnij. Zapomnij o tym słowie, nie używaj go. Zobaczcie, co się dzieje. Opinia siódma, Brytyjczyk. Tasty is used in cookbooks and perhaps in ads. Czyli właśnie język pisany, że tasty można spotkać, jest używany w książkach kucharskich, cookbooks, ewentualnie in ads, w reklamach. To jest skrót od reklamy. Opinia ósma, znowu Amerykanin. The only time I can think that I would use tasty is for tasty treats for dogs and other pets. Czyli co mamy? Jedyna sytuacja, gdzie on by użył tego słowa, to gdyby odkreślał jakieś tam smakołyki dla psów lub innych zwierzaczków domowych. Numer 9, Brytyjczyk. I have never called a fruit, cookies or breakfast tasty. Nigdy nie nazwałem jakiegoś owoca, ciastka, czy że śniadanie jest tasty. I to była reakcja na przykłady zdań z Longmana. I tu też, słuchajcie, jest takie rozczarowanie w Longmanie, że Longman nie podaje kompletnie, że to słowo jest nieużywane w języku codziennym, mówionym absolutnie, ewentualnie w języku
pisanym. I tam są właśnie przykłady z owocem, z ciastkami i śniadaniem, że było tasty. I że on nigdy, I have never called, czyli znowu w Present Perfect, nigdy w swoim życiu. I inny skomentował to jego zdanie mówiąc, neither have I, czyli ja też nigdy w życiu bym tak nie określił owoców, ciastek i tak dalej. Jak widzicie, nie używamy tasty w języku codziennym. To jeszcze, słuchajcie, uważamy na tę strukturę, bardzo fajna, neither have I, Amerykanin powie neither have I, robiliśmy o tym lekcję, ja też nie i tak dalej. Kiedy używamy neither, a kiedy so, bo też jest kwestia, też jest użycie so, so do I, so have I. Link do tej lekcji macie u góry, wszystko też będzie w opisie. Czyli jak, słuchajcie, będziemy wychwalać jedzenie poprzez przymiotnik delicious. This food is delicious. Ewentualnie możemy to wzmocnić absolutely delicious. Ewentualnie używamy taste, ale jako czasownik. This food tastes so good. I to jest absolutnie naturalne. Ewentualnie używamy przymiotnika yummy. Tam w jednej z tych wypowiedzi też było yummy. Co prawda jest to słówko używane przez dzieci, ale niektórzy dorośli w takim języku kolokwialnym też tak sobie mówią. I think I'll have some more of that yummy chocolate cake. Czyli myślę, że zjem troszeczkę jeszcze więcej, czyli dokładka tego pysznego ciastka czekoladowego. There are some yummy looking desserts over there. Czyli zobacz, znaczy nie ma zobacz, tam są pysznie wyglądające desery. Tam over there, gdzieś dokładnie tam. Tu jest też ciekawy przykład, że mówiłem o tym w lekcji o there is, there are, że to nie znaczy absolutnie tam. There is, there are znaczy po prostu jest, znajduje się. Jeżeli chcecie powiedzieć, że tam coś jest, to dokładacie drugie tam na końcu. Bo struktura jest there is, there are plus co, plus gdzie. Więc tu jest autentyczny tam. I kolejny przykład na język kolokwialny w języku codziennym. Jeżeli coś jest pyszne, używają też słowa scrumptious. To jest taki język nieformalny, kolokwialny. That was absolutely scrumptious. To było przepyszne. Dzięki. Czyli jaki jest wniosek? Nie używamy, przynajmniej w mowie, przymiotnika tasty, nawet jak go widzimy w podręcznikach i nawet jak nauczyciele wam mówią, żeby go używać.